No hej, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i słuchajcie, dzisiaj nadszedł ten dzień, kiedy jestem tu, obrabiam film z Gdańska i mogę wam powiedzieć, że jestem już po konkursie w Gdańsku. I dzisiaj zobaczycie najbardziej emocjonujące dni mojego życia, najbardziej stresujące dni mojego życia, najbardziej wyczekiwane dni mojego życia. Tak jak mogliście zauważyć w wcześniejszym odcinku, jeśli oglądaliście, jeśli nie, to serdecznie zapraszam, tutaj będziecie pewnie mieć. Ja miałam i dalej mam stan zapalny w stopie. No i przez to, jeszcze dzień wcześniej miałam nie jechać na ten konkurs. I w ogóle ja na ten konkurs miałam nie jechać 3-4 razy. Byłam na takich mega mocnych lekach, gdzie po prostu czułam się w jakimś amoku i miały one duże skutki uboczne i ja je bardzo mocno czułam te pierwsze dni, dlatego też będę taka trochę... I ja w ogóle tak zbytnio o siebie nie wierzyłam na początku, jeśli chodzi o ten konkurs, więc nagrywałam to po prostu tak dla siebie, żeby mieć jaką pamiątkę. Dlatego po prostu niektóre klipy będą takie, wiecie, no nieładne, jakby będzie źle postawiona kamera, z tyłu będzie jakiś cień, będę taka trochę... bo tak właśnie wtedy czułam. Mam nadzieję, że to wam aż tak nie będzie przeszkadzać. Bez przedłużania zaczynamy! Jak to wyjdzie, to po prostu może coś złożę, więc jedziemy! To wiesz, że będzie fajna pamiątka. Właśnie stwierdziłam, że nagram sobie taki filmik dla siebie, żeby pamiętać po prostu ten wypad. Zobaczymy, jak pójdzie w ogóle wszystko. Wszystko to jest wielki znak zapytania. Aktualnie łzawi mi strasznie lewe oko i sobie mrożę stópki. Wszyscy teraz są nad morzem i jedzą sobie gofry i kawkę piją, a ja sobie siedzę w pokoju. Nic nie widzę prawie na jedno oko. Wszystko przez ten kurna skudeks. Ten skudeks to jest masakra. Było mi przez niego strasznie dobrze przez całą drogę. Wymiotowałam wczoraj. Dzisiaj po prostu mam jakieś w ogóle... Głowa mnie boli, niedobrze mi jest. Jestem wam masakra. Jeszcze się wtrącę. Ten skudeks to jest taki lek przeciwwłaśnie zapalny na tą moją stopę. No i miałam go brać 2 razy dziennie. No i brałam go przez 2 dni i właśnie takie były skutki uboczne. A ogólnie jak czytałam tą ulotkę, to tam było za dużo, więc ja stwierdziłam, że ja po prostu już przestanę brać, bo i tak one mi nic nie pomagały, dalej mnie ta stopa strasznie bolała i cały czas mroziłam. No i w sumie przed występami zawsze brałam po 2 ibupromy i tak to czułam, więc ogólnie tak, to było bardzo ciężkie, dlatego też tak wyglądałam. Jestem mega zła, bo czekałam na ten wyjazd bardzo, bardzo długo, a aktualnie to jest jakaś porażka. No ale no, będzie dobrze, jutro tańczę. Piłam sobie taką kawkę, bo stwierdziłam, że jak oni pójdą na kawkę i na gofry, no to ja sobie kupię jakąś taką ze Starbucksa. Jutro flink tańczę i moją choreografię, więc już nie mogę czekać. W ogóle mega fajnie tak wrócić. Stwierdziłam, że nagram moją reakcję na kawę, ponieważ to jest jakaś limited edition. Próbujemy. Jestem bardzo ciekawa, bo to jest jakiś... Chilled coffee, rich espresso, volatic milk, więc... Nienawidzę tego, że minęło dopiero 10 minut, a ja już to skończyłam. Zawsze piję tak szybko mega wszystko i to mnie wkurza, bo ja nie mogę się w ogóle tym traktować, tylko ja to muszę od razu wypić. No, chyba się jednak opłacało za te 8 zł, jakby serio. Ja naprawdę bym mogła oszczędzać całe życie tylko po to, żeby pić jakby takie dobre kawusie. No, wygląda jak Barbie. Niesamowita. Jesteśmy właśnie po kolacji i już aktualnie wszystko ma ten sam smak. Już się zaczęłam stresować strasznie, jakby też trochę za dziewczyny, bo zaraz będą występować, zaraz będzie ich kategoria, ale też za siebie się stresuję. Już dzisiaj, już nie mogę, nie mogę. Idę właśnie na siadanko i trochę mi jest mega słabo, bo przed chwilą leciała tak mocno krew i ledwo ją zatrzymywałam, ale dałam radę. Boże, ten wyjazd to jest jakiś hit wielki. Byłam przed chwilą po lód z żabki, ale szybko jeszcze idę na siadanko zobaczyć, czy coś będzie, żeby tak sobie coś przekąsić. Najwyżej wezmę do po prostu pokoju. Wzięłam sobie lód, więc może sobie jeszcze i dzisiaj jedziemy na próbę, a później występ, więc trzymajcie kciuki. Jeszcze chcę powiedzieć, że w tym filmie nie zobaczycie oryginalnej muzyki do układów, a dlatego, że prawa autorskie, dlatego bardzo was przepraszam, ale może już niedługo, może wstawię może jakieś moje wygibasy, zobaczymy, ale bez przedłużania zapraszam do oglądania dalej.
Hi guys, jesteśmy po próbie i ogólnie było dobrze, markowałyśmy sobie, gdzie jest Nelaj, teraz malujemy. Jest tak zimno do szokuju, ale to tak zimno, że jakby ja jestem w dwóch bluzach. My teraz spałyśmy z Niną przez godzinę. I'm ready, tak wyglądam. Została godzina do rozpoczęcia gali, jest 16:06, coś w tym stylu. My jesteśmy dopiero drugą kategorią, więc mamy tak myślę, że nawet 2 godziny. Ten makijaż musi długo jeszcze poczekać. Okej, dostałyśmy przepyszną kawusię i jesteśmy spakowane i teraz jedziemy, więc mocno trzymajcie kciuki. Idziemy. Zwalić, że jestem. Tak wyglądamy. Kawusia w rączkę i idziemy. Z numerem konkursowym 45 Nina Karaszewska zatańczy układ Fling. My po kolacji, ja nie mogłam nic zjeść, jakby mnie tak boli, tak mi wszystko trzyma. Jakoś nie wiem, jakoś się stresowałam. Wyniki będą. Nie wiem o której, ale będzie dobrze. Idę do pokoju, idę się myć. Hej, jest 23:20 i jest tak tutaj u nas zimno, że ja mam długi rękaw i bluzę i zaraz idziemy po jakiś grzejnik nam dadzą. I czekamy na wyniki. Myślę, że tak wyniki, jakby w Chorzowie, wyniki były... Może teraz sobie się znam sprawę, że jak ja będę to oglądać, będę to będę wiedziała te wyniki. Znała te wyniki. Teraz nie znam, ale dobra, nieważne. Wyniki były dopiero o 3:30. Ja chyba idę spać. Bo jutro, nie wiem, jutro jakby czeka ciężki dzień, jeśli bym się dostała. Jeśli nie, no to na luzie mogę sobie spać i spać. No, więc trzymajcie mocno kciuki. Ogólnie mega mi było miło. Tyle osób do mnie podchodziło, to jest takie miłe. I tyle osób w ogóle pisało mi i nie no. To jest coś wspaniałego. Trzy dziewczynki do mnie podeszły i chciały zdjęcie i to było też takie słodkie. Jego Marycy w ogóle kupili bilet na jutro i na pojutrze i powiedzieli, że muszę tańczyć, więc to jest jakiś znak. To jest najgorsze, że jakby wy albo Nina, zależy co ja to w ogóle opublikuję czy nie. Właśnie zaraz będziecie widzieć, czy ja się dostałam czy nie w następnym klipie, a ja teraz będę musiała czekać. Raczej myślę, że pójdę spać, bo to już jest za dużo, jak na dzisiaj. No hej, więc to są takie emocje, że ja się do was bardzo już długo nie odzywałam. Aktualnie sobie mrożę moją stópkę w zimnej wodzie, bo zatańczyłam, przed chwilą mieliśmy próbę i zatańczyłam właśnie talizman, ale już mojego dowolnego nie robiłam, bo jakby nie chcę tak hartować tej stopy. Poszło nawet spoko, ale to był jakby taki średni mark. To co się tutaj działo, to jest jakiś... Nawet nie chcę o tym mówić. W ogóle ja się tak stresowałam, że poszłam spać dopiero o 3:00, bo po prostu nie mogłam w ogóle zasnąć. I nawet słuchałam mantry w ogóle wszystkiego i nie mogłam zasnąć. Oj, powiem, że to są taki stres. To jest taki stres, to jest takie emocje, że ja po prostu, ja jestem cała taka. Potem wracamy na jakiś obiadek i później jest konkurs. O 17:00 się zaczyna. I że chciałam powiedzieć, że zostały 4 osoby wylosowane. Czyli ze 17 4 osoby przeszły. Jakby ja nawet gumeczki mam pod kolor. Więc to musi wyjść. To się nazywa szybka regeneracja. Poszłam spać, czyli idę spać zaraz. W nocy bardzo mało spałam. Z numerem konkursowym 45 Nina Karaszewska zatańczy wariację z baletu Talizman. Z numerem konkursowym 45 Nina Karaszewska zatańczy układ Limits. Jestem z moją rodzinką. Wsparcie numer 1. Idziemy na jedzonko. Wracam do pokoju. To jest hit. Czekajcie, o. To jest hit, co tu się dzieje. Tyle emocji, że już nie mogę po prostu. To jest najbardziej emocjonujące, stresujące 3 dni mojego życia. Zobaczymy jeszcze, jak jutro będzie. Nie. Guys, ja nie wierzę. To tu się odwala. Jakby, przepraszam za słownictwo, ale naprawdę, to tu się odwala. Tu są takie emocje. Jakby jest 1:30, jutro o 8:00 muszę wstać, o 9:00 wyjeżdżamy na próbę. Jakby, guys, to tu się odwala. Zajęłam 2. miejsce. 1. nie przyznano.
Nie wierzę. Nie wierzę. Tańczył Trifling. Myślałam, że jednak będę tańczyła mój choreografię, trzeba bym się czuła bardziej pewniej. Uwielbiam Fling, mimo tego, że przez to mam taką mega dużą kontuzję i będę musiała być wycięta przez 2 miesiące. Ten ci, to jest taki mój w sumie ostatni taniec i to jest straszne. W ogóle to jest hit, że ja miałam nie jechać na ten konkurs 2 razy. 3 razy chyba zastanawiałam się, czy ja jadę, czy nie. Jeszcze we wtorek zastanawiałam się, jakby, czy ja jadę, czy nie. Naprawdę. No Patrycja zajęła też 2 miejsce i Czarek też 2 miejsce, więc jesteśmy takie trio drugomiejscowi jakby. Trzeba się wyspać na jutro, chociaż te emocje już tak po prostu opadły, że spokojnie już myślę, że będę mogła jeść normalnie i spać i w ogóle funkcjonować i hit. Jakby. Wyglądam jak 7 nieszczęść i czuję, tak się czuję, jakby w czasie, że jestem strasznie, ale to strasznie zmęczona. Idziemy dzisiaj na próbę. Właśnie jesteśmy po siadanku i wydaje mi się, że chyba jednak wstawię ten film, chociaż nie, bo on jest mega chaotyczny i w ogóle to, co się tutaj dzieje, to jest hit. Ale tak po prostu aktualnie wyglądało moje parę dni z mojego życia. I co? No i jedziemy teraz na próbę z światłami i idziemy. Trzeba się spakować jeszcze. No, ja dzisiaj pójdę na jakąś maczę, podobno jest bardzo dobra gdzieś obok teatru. Chciałam kawę, ale nie mogę kawy, bo muszę wziąć dzisiaj 2 ibupromy przed występem. No, na tą stopę, bo ona już mówi dość, dosłownie dość, ale dam radę jeszcze dzisiaj. Jesteśmy na próbie, jestem blada, jest mnie dobrze, nie wiem czemu, ale pójdę sobie potem na maczę, więc to mnie chociaż ożywi, mam nadzieję. Jestem już po próbie, teraz ma Patrycja próbę. To była taka próba świateł, więc w sumie jakby nie robiłam nic na fulla, bo też nie chciałam przeciążyć tej stópki mojej, bo no czuję ją mocno i już tak trochę emocje zeszły. Ja też dzisiaj będę brała 2 ibupromy na pewno i będę tak to smarować i mrozić. O, usiądę sobie tutaj i wam opowiem. I powiem wam, że jak macie jakieś próby na światła, to pamiętajcie, żeby jednak mieć chociaż część kostiumu. Jakby ja wyszłam w tym. To było takie, jeszcze czułam tak, że jakby tak nieprofesjonalnie, że wiecie, że jakby oni nie wiedzieli, jak zrobić te światło, bo jakby ja byłam w ogóle ubrana w jakieś nie wiem co, a powinna być ubrana w swój kostium, żeby oni widzieli jakby pod kolor tego kostiumu, jak zrobić światło i to jest bardzo ważne, więc pamiętajcie, nie popełniajcie tego błędu co ja, człowiek oczywiście uczy się na błędach, gdybym teraz jeszcze raz wyszła, zrobiłabym to w swoim kostiumie, żeby po prostu zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało. Na pewno nie robiłabym tego na maksa, tej próby tak jak teraz nie robiłam w ogóle tego na maksa, nawet na, nie wiem, 10% nie robiłam, bo czułam tą nogę. Nie chciałam po prostu się tak przeforsować, bo już czuję, nawet oczy mi to mówią, chory pod oczami, że już dużo, dużo, dużo się dzieje. Bardzo fajne światło mam, bardzo dużo się tam dzieje, nawet nie wiem co dokładnie, ale naprawdę wygląda to bardzo fajnie. Właśnie byliśmy takim przepysznym jedzonku w awokado, bo przepyszne jedzonko, przepyszne. To takie wegańskie, więc ja uwielbiam. No i teraz odpoczywamy, jest godzina 14, o 17 mamy już galę. To już będzie sama przyjemność tańczenia dzisiaj. Idziemy na galę. Drugie miejsce. Teraz trzeba się przebrać i teraz trzeba zatańczyć ładnie i pokazać, że się zasługuje na tą nagrodę. Biorę zaraz ibuprom. A wróciłam do pokoju, jestem już po, ale już tak emocje po prostu poszły w dół. Kupiłam sobie właśnie program baletowy. Dostałam tutaj dyplom za 2 miejsce, dostałam też dyplom uczestnictwa. Dostałam różę, jedną dostałam konkursu, drugą od rodziców, bardzo, bardzo dziękuję. Mega ładny program, a siebie pokażę wam. Tutaj jestem, tak, tu jestem ja. Bardzo ładny. Idę teraz na kolację, idę coś zjeść. Gratulacje dla wszystkich. Poziom był wielki. To wszystko jakby opowiem, jak te emocje trochę zejdą. Myślę, że ja raczej wstawię ten film, bo jakby to jest to, co się wydarzyło przez te 3 dni, to jest hit. Witam. Jest poniedziałek już. Dzisiaj wyjeżdżamy. Więc idę zaraz na siadanko. Wybieram się. Dzisiaj w ogóle jadę do Mazowsza na koncert. Mój kolega zaprosił mnie na taki koncert ich w sensie ludowego. Jestem bardzo ciekawa i już nie mogę czekać. Idziemy na śniadanie, tak się ubrałam. Stwierdziłam, że ostatni raz elegancko. A w ogóle jak byłam mała, to spałam tu w
trzeciej klasie, a w drugiej klasie spałam tu przez cały rok. Tu chodziłam codziennie do łazienki. To są takie wspomnienia. A tutaj sobie tańczyłam. Ćwiczyliśmy sobie i tędy szłam sobie codziennie na śniadanko i kolację. Tutaj miałam nauki i codziennie tutaj się uczyłam na śniadanko. Hi vlog! Jednak coś z tego wyszło, więc to pewnie wstawię. Wszyscy jedziemy sobie. Półtora godziny robiłam teraz posta, wstawiałam na Instagrama, na Facebooka z podziękowaniami. I teraz jedziemy, tutaj jestem z Wiktorią, która jak ci poszło. Jestem zadowolona, jak sobie mówiłaś, że jestem zadowolona z ciebie. Jestem też z ciebie bardzo zadowolona i patrzcie, jakie Wiktoria ma super włosy. Hej, dojechaliśmy, Molera 2. Tak, jestem już na swojej ulicy i idę teraz do Starbucksa, bo muszę sobie poświętować, słuchajcie. Jestem bardzo siebie, jestem bardzo dumna, cieszę się, więc idę do Starbucksa, poza tym potrzebuję kawy. I dzisiaj specjalnie piłam kawę, żeby pójść do Starbucksa. Myślałam nad maczą albo właśnie nad kawą, ale stwierdzam, że chcę jakieś takie... chciałam frappuccino, ale boję się, że będzie mi zimno. Myślę jeszcze nad maczą, jeszcze muszę się mocno zastanowić, bo chciałam spróbować nowe frappuccino, jakieś tam waniliowe czy coś i stwierdziłam, że po Gdańsku, że wiecie, jakby dietka, trzeba się trzymać, a teraz jakby w sumie fajnie by było spróbować, a muszę jechać. Właśnie sobie teraz wchodzę w autobus, tutaj pojadę. Hej, jestem w Starbucksie i wziąłam sobie jakieś strawberry testing. Bardzo dobra, ale słodkie strasznie. Dobra, jestem, dotarłam. Kupiłam sobie wodę jeszcze i czekoladki na Jakuba i mocno kciuki i ja już nie mogę doczekać. I do zobaczenia potem, bo raczej tam nie będę nagrywać. Jestem. Wyglądam tak samo jak wczoraj. Powiedzieć, że dziękuję, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, wszystkie gratulacje i w ogóle za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, bo też to na pewno miało swoją moją cegiełkę do tej mojej wygranej. Ja dalej w to jeszcze nie wierzę. To było moje marzenie i walczyłam o to tyle i miałam dwa razy już się poddać ze względu na wszystkie kontuzje. Jeszcze dzień przed miałam nie jechać. Morał z tej historii jest taki, jeśli będziesz walczyć o marzenia, to osiągniesz wszystko. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Ja tu bardzo chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy we mnie wierzyli, którzy po prostu we mnie wierzyli. Przede wszystkim moim rodzicom za wielkie, wielkie wsparcie. Wielkie podziękowania dla pani profesor Nikoli Ziętarskiej. Ja po prostu wielkie love, uwielbiam panią naprawdę. Myślę, że... gdyby nie pani, to bym nie wyszła na scenę i gdyby nie moi rodzice, bo tak jak mówię, było naprawdę bardzo ciężko. Tyle emocji było i jeszcze ta stopa i po prostu moi widzowie, słuchajcie, tyle ile ja razy dostawałam od was takiego wsparcia, ile razy pisaliście mi, że trzymacie kciuki, to jest coś niesamowitego i bardzo, ale to bardzo wam dziękuję. I jestem niesamowicie po prostu przeszczęśliwa i dalej to do mnie nie dociera, że guys, jakby... wygrałam! Ja to wygrałam, a ja jak nawet pisałam sobie jakieś, nie wiem, postanowienie na warsztat, to mówię pojechać do Gdańska. Nawet nie mówiłam wygrać, jakby dla mnie wygrana to była w ogóle... Nie. A teraz siedzę tutaj i jakby mogę powiedzieć, że wygrałam. To jest coś niesamowitego. Dlatego, słuchajcie, dążenie do celu i dążenie do swoich marzeń i nawet jeśli życie ci stawia takie kłody pod nogami, że myślisz, że zaraz będziesz miał operację, to i idziemy dalej. Tak, dlatego dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli się wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górę, subskrybujcie mój kanał po więcej. I zapraszam na mojego Instagrama i zapraszam was serdecznie na naszą grupę WhatsApping You, gdzie możemy się zawsze wspierać i jeśli macie jakieś pytania odnośnie nawet nie tylko tańca, ale w ogóle życia, to tam wszyscy sobie nawzajem odpowiadamy, wspieramy się.
Także się zapraszam, wszystko macie w opisie, link macie w opisie, a ja sam nie żegnam. Pa, pa.